Bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze za to, że chcecie się Państwo wciąż spotykać wokół polskiej historii. Ta formuła, którą w tym roku namówiony przez wspaniałych Solidarnych 2010 chciałem Państwu zaproponować, ma charakter może mniej taki formalny, bo nie jest to jakiś bardzo zwarty cykl rozmów, ale propozycja skupienia się na paru rzeczach ważnych, związanych z naszą historią, wplecionych w daty, wokół których będą się nasze spotkania odbywały, lub związanych z wydarzeniami, które dzisiaj obserwujemy na politycznej, kulturowej scenie, byśmy mogli je w perspektywie historycznej zobaczyć. I tak właśnie dzisiaj chciałem Państwu zaproponować temat, który wiąże się z doświadczeniem, jakiego nie spodziewałem się, że będę przeżywał tak szybko i tak, powiedziałbym, niebezpiecznie blisko. To jest doświadczenie, które oddaję słowo epismen. Jeśli pozwolicie Państwo, usiądę, bo mam tutaj parę cytatów, dlatego łatwiej mi będzie z nich korzystać na siedząco. Dziękuję bardzo. Otóż już. To słowo epismen, które jest słowem obcym, nie każdemu musi być znane. Jeśli jest kojarzone z lekcji historii, a to, co tutaj proponuję, to właśnie pewnego rodzaju lekcje historii, może nie w sposób szkolny, ale właśnie ożywiający lekcje, czyli doświadczenie historyczne z punktu widzenia wyzwań dnia dzisiejszego. Otóż jeśli kojarzymy gdzieś to słowo z lekcji historii tych szkolnych, to najczęściej z Monachium, roku 30 września, kiedy odbyła się konferencja 29 i 30, konferencja, na której przedstawiciele czterech mocarstw zdecydowali się pokawałkować Czechosłowację, niepodległy kraj we wschodniej Europie, i oddać go na żer jednemu z mocarstw, oddać go Niemcom hitlerowskim. Słowo epismen, które wtedy weszło do użycia powszechnego, publicystycznego, oznaczało po prostu zaspokajanie po angielsku. Zaspokoić agresora, zaspokoić imperium, które chce połykać swoich sąsiadów kosztem tychże słabszych sąsiadów, a zaspokajają, realizują tę politykę epismentu inne imperia, inne siły polityczne, które uważają się za upoważnione do decydowania o losach świata, o losach innych narodów. I przypominam sobie słowa, jakie wtedy wypowiedział premier Neville Chamberlain, który wracał z konferencji monachijskiej, na której podarował, można powiedzieć, razem z premierem francuskim Edouardem Daladier Adolfowi Hitlerowi Czechosłowację. Wracał do Anglii witany entuzjastycznie przez tłumy ze słowami, że przywozi pokój z honorem. Powiedział wtedy coś jeszcze, coś, co warto przytoczyć dzisiaj. Powiedział na progu konferencji monachijskiej, jeszcze zanim się ona zaczęła. How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing. Już tłumaczę. To przecież okropne, fantastyczne, niewiarygodne, żebyśmy musieli kopać rowy, okopy i ćwiczyć wkładanie masek gazowych tutaj, czyli w Anglii, z powodu jakiejś kłótni w dalekim kraju między ludźmi, o których nic nie wiemy. Tak mówił premier Wielkiej Brytanii o Czechosłowacji, która geograficznie rzecz biorąc leży jeszcze bardziej w środku Europy niż Polska. Ale z punktu widzenia premiera brytyjskiego mówiącego, adresującego te słowa do brytyjskiej publiczności, to rejon, w którym mieszkamy, to daleki kraj, daleki obszar, o którym
nic nie wiadomo, który jest nieważny, o którym stan świadomości w stolicach imperialnych Zachodu jest mizerny. W związku z tym przejmować się tym nie trzeba. Otóż wiemy, że dla nas symbolem epismentu, tego zaspokajania kosztem takich właśnie dalekich krajów, o których nic albo niewiele wiemy z punktu widzenia zachodnich mocarstw, jest nie tylko Monachium, ale to, co stanie się 7 lat później, Jałta. To jest dla nas najbardziej czytelny symbol epismentu. Epismentu, czyli zaspokajania zwróconego już nie ku Hitlerowi, który właśnie został pokonany, ale ku sowieckiemu dyktatorowi, który chciał zająć, bagatela, całą Europę Wschodnią. I to całą Europę Wschodnią, nie jeden kraj, ale kilka, cały ich zestaw. Przywódcy dwóch mocarstw anglosaskich lekką ręką ofiarowali, przypieczętowali, udając, że ta ofiara złożona z całych narodów ich nie dotyczy, że nie jest ważna. Zrobili to w Jałcie. I te dwa symbole, Monachium i Jałta, są wciąż czytelne. My o nich pamiętamy, pamięta się o nich, nawiązuje się do nich na Zachodzie, ale dziś chciałem Państwu powiedzieć o pierwszej próbie epismentu i przedstawić ją w perspektywie najnowszego przykładu epismentu, tego, który wiąże się z losem Ukrainy dzisiaj. Otóż przychodzi mi na myśl ta kwestia także w związku z pokusą, jakiej podobno był poddany premier Donald Tusk w roku 2008, jak to prawda opisuje dzisiaj, czy raczej wczoraj, pan marszałek Radosław Sikorski. Pokusą uczestniczenia w epismencie, pokusą, która wydaje się bardzo wielu, no może naturalną. Nie jeden z obrońców realizmu politycznego, w cudzysłowie dla mnie, bo to nie jest prawdziwy ani dalekowzroczny realizm, zastanawia się po tej rewelacji ministra Sikorskiego, skoro pan prezydent Władimir Putin proponował Polsce odebranie Lwowa i zachodniej części dzisiejszej Ukrainy w roku 2008, no to może szkoda, że Donald Tusk nie przyjął tego entuzjastycznie, prawda? Są niektórzy, którzy tak serio myślą dzisiaj w Polsce. Niezależnie od tego, jak bardzo wielkie jest nasze przywiązanie i siła polskiej tradycji, przywiązanie do Kresów, do Lwowa, to słowo pokusa, które użyłem w tej sprawie, wydaje mi się znacznie bardziej adekwatne niż słowo realizm, bowiem to, co realne w tego rodzaju ofercie, to wciągnięcie właśnie w targ, w którym nie tylko wyrzekamy się honoru, dzieląc terytorium innego państwa, poddanego agresji zewnętrznej, ale wyrzekamy się możliwości obrony moralnej wobec następnego kroku, w którym będziemy już nie podmiotem epismentu, ale jego przedmiotem. Kiedy propozycja podzielenia się terytorium już nie Ukrainy, ale Polski, może paść nie pod adresem Warszawy, ale pod adresem Berlina. To jest perspektywa epismentu, o której musimy pamiętać. Przychodzą mi na myśl te rewelacje pana marszałka Sikorskiego, nie tylko ze względu na samą ich zawartość, nie wiem czy prawdziwą, bardzo wiele rzeczy tych, o których mówi i które ogłasza pan marszałek Sikorski, no raczej nie potwierdziło się i odbiega od prawdy, o tak bym to najdelikatniej określił, ale niewątpliwie możemy ocenić tę politykę, jaką Polska realizowała od 2008 roku właśnie pod rządami premiera Donalda Tuska, a realizowała przez takie narzędzie jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. I pamiętamy, że jeśli w 2008 roku padła taka propozycja na początku, bo w lutym Donald Tusk był w Moskwie u prezydenta Putina, pod adresem Donalda Tuska, to zastanówmy się, jak dalej wobec takiej deklaracji wyglądała polityka polska. To była właśnie polityka dokładnie spełniająca funkcję epismentu, ale epismentu niezwykle żałosnego, bo pozbawionego dystansu,
jaki miał premier Chamberlain do Hitlera, ofiarowując mu Czechosłowację. Hitler, żeby dobrać się do Wielkiej Brytanii, musiał jeszcze kilka krajów po drodze połknąć. I pozbawiona realnej siły, możliwości oparcia się skutecznego temu, który ów epismet, który korzysta na nim w tym momencie, a więc Rosji Władimira Putina. Polska takiego skutecznego narzędzia opierania się Rosji Władimira Putina, jeśli machnie ręką na Ukrainę, jeśli machnie ręką na całą Europę Wschodnią i potraktuje ją jako kraje dalekie, o których nic nie wiemy, Polska takiego narzędzia nie ma. Wiemy, że polityka polska po 2008 roku polegała na podlizywaniu się, przepraszam, że używam takiego kolokwialnego określenia, Władimirowi Putinowi i udawaniu, że będzie on najlepszym patronem i najlepszym przyjacielem Polski na wschodzie. Ta polityka doprowadziła nas, jak wiemy, do 10 kwietnia 2010 roku i do tego, co działo się potem i dzieje się nadal, do kolejnych sukcesów polityki nie epismentu, ale polityki agresji i zagarniania kolejnych terytoriów. Gruzji w 2008 roku i Ukrainy w roku 2014. My też jesteśmy na tej liście. Liście potencjalnych przedmiotów, nie podmiotów epismentu. Otóż z tego punktu widzenia czytam ze zgrozą w najnowszym numerze najbardziej prestiżowego pisma amerykańskiego poświęconego polityce międzynarodowej, Foreign Affairs, numer z września, października 2014 roku, artykuł profesora Johna Mearsheimera z Uniwersytetu Chicago, z jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, który deklaruje, że Ukraina powinna być oddana Rosji, bo Ukraina nie tylko, że należy tradycyjnie do rosyjskiej strefy wpływów, to jest jakby podstawowe założenie polityki epismentu, że jakieś kraje należą do czyjejś strefy wpływów. Należą i kropka. A więc Ukraina należy do rosyjskiej strefy wpływów. Ale poza tym Zachód, popierając rzekomo aspiracje Ukrainy do niepodległości, do odsunięcia się od Rosji, nie tylko narusza tę rosyjską, przynależną Putinowi strefę wpływów, ale działa wbrew interesowi Ukraińców, twierdzi John Mearsheimer. I to jest bardzo ciekawy element polityki epismentu. Moment, w którym ktoś z perspektywy Waszyngtonu, Londynu czy Paryża deklaruje, że wie lepiej, jaki jest interes kogoś, kto mieszka w Kijowie, Warszawie, Pradze, Wilnie czy Rydze. Po prostu wie lepiej, co będzie w interesie Polaków. I mówi, w interesie Ukraińców dzisiaj jest, byście się poddali Rosji. Tak jak usłyszeliśmy w 1945 roku z ust prezydenta Roosevelta w jego wypowiedzi do Józefa Stalina skierowanej, że przecież Polska była od 6 wieków dla nas przedmiotem nieustannych kłopotów. To zresztą bardzo charakterystyczna wypowiedź w ustach prezydenta kraju, który liczył wtedy dopiero 170 lat. Ale już od 6 wieków przeszkadzał Stanom Zjednoczonym, prawda? Zatem, żeby pozbyć się tego kłopotu i jednocześnie uszczęśliwić Polaków, to także było wyraźnie podnoszone w tych dyskusjach jałtańskich, że Polacy sami powinni zrozumieć, jakie szczęście i stabilność ich spotyka, kiedy Józef Stalin ogarnie ich swoją łaskawą opieką. Prezydent Roosevelt decyduje się właśnie na to, by poprzeć te aspiracje Stalina do panowania nie tylko nad Polską, ale nad całą Europą Wschodnią. Kiedy się zaczyna? Jak się zaczyna tego rodzaju myślenie? Otóż pierwszy moment, który toruje drogę do polityki epismentu, to jest oczywiście wojna, doświadczenie wojny. Bo epismet, jak sam źródłosłów tego słowa wskazuje, jest uspokajaniem, zaspokajaniem. Po doświadczeniu wojny, pierwszej wojny światowej, wielkiej masowej rzezi, której setną rocznicę właśnie obchodzimy, było naturalną rzeczą, że przywódcy polityczni mocarstw zachodnich, które uczestniczyły i wygrały w tej wojnie, byli gotowi uczynić wiele albo może nawet wszystko, żeby do następnej wojny nie doszło. I mieli do tego pełną legitymację demokratyczną. Ich obywatele także nie chcieli już nigdy więcej
w czymś takim jak Wielka Wojna Światowa, miliony ofiar pociągająca za sobą, uczestniczyć. A zatem strach przed wojną. Zrozumiały. Bardzo poważny argument na rzecz epismentu. Jeżeli postawimy na szali episment czy wojna, to jakże wielu wybierze, oczywiście, przy tak sformułowanej alternatywie, epismet, prawda? Nie tylko w Londynie czy Paryżu, ale w Polsce. Dzisiaj także słyszymy, jakże często, ostatecznie, kiedy już dochodzimy do ściany w dyskusjach nad Smoleńskiem, okolicznościami katastrofy, kiedy przedstawiciele drugiej strony mówią, no tak, no może rzeczywiście było jakieś nieprawidłowości, może rzeczywiście pani Anodina nie wyjaśniła wszystkiego, ani nawet komisja Millera, ale przecież Rosji wojny nie wypowiemy, prawda? Skoro Rosji wojny nie wypowiemy, to machnijmy ręką na prawdę. Zrezygnujmy z wszystkiego innego. To jest właśnie postawa epismentu. No bo alternatywą jest wojna, tak to ustawiamy. Tymczasem w istocie alternatywą nie zawsze jest wojna. Alternatywą jest kapitulacja. Kapitulacja bez wojny, która może zamienić się potem w krwawą okupację, w podbój, w pozbawienie możliwości życia we własnym domu. To jest alternatywa dla, można powiedzieć, decyzji oporu, decyzji dochodzenia do prawdy, decyzji bronienia swoich interesów. Ale argument o wojnie musimy potraktować serio. Musimy ten strach przed wojną brać pod uwagę, kiedy rozważamy dynamikę epismentu 100 lat temu i współcześnie. Dziś chciałbym przypomnieć, jak rodzi się ta dynamika. Otóż w czasie I wojny światowej, kiedy rozpadały się trzy imperia kontrolujące Europę Wschodnią, mocarstwa zachodnie po raz pierwszy od 100 lat musiały zastanowić się nad przyszłością Europy Wschodniej. Co będzie na tym miejscu, gdzie do tej pory istniały przez 100 lat trzy wielkie imperia, z którymi do momentu I wojny światowej względnie zgodnie udawało się układać w tak zwanym koncercie mocarstw porządek europejski. I wtedy jako pierwszy sformułował swą myśl już w końcu roku 1916, jeszcze w czasie trwania Wielkiej Wojny, Arthur Balfour, niezwykle doświadczony polityk brytyjski, premier w latach wcześniejszych, przed I wojną światową, w tym czasie pełniący funkcję pierwszego lorda admiralicji, a wkrótce sekretarza Foreign Office, czyli ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w rządzie Davida Lloyd George'a. Otóż Arthur Balfour zastanawiał się, jaka może być perspektywa dla Polski po zakończeniu I wojny światowej. I stwierdzał, że Polski lepiej nie odbudowywać. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będzie ona zarzewiem konfliktów i niepokojów w Europie Wschodniej, bo tu zawsze były albo Rosja, albo Niemcy. Jeśli powstanie Polska, będą kłóciły się o to, czyje, można tak powiedzieć, czyje interesy, czyje wpływy będą przeważały na terenie tej Polski. Albo podzielą się nią raz jeszcze, prawda? W każdym razie powstanie zarzewie konfliktów w Europie Wschodniej. To, o czym Balfour mówił w 1916 roku, a raczej napisał w memoriale skierowanym do premiera, Peace Settlement in Europe, prawda? Czyli nowy układ pokojowy w Europie. To, o czym wtedy pisał i co dotyczyło Polski, dziś dotyczy całej Europy Wschodniej. Dotyczy Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy. Niepodległość tych krajów jest traktowana wciąż jako pewnego rodzaju kłopot, problem z punktu widzenia mocarstw zachodnich. No bo prowokuje Rosję albo prowokuje Niemcy. Jedno i drugie mocarstwo chce różnymi metodami i w różnym stopniu oczywiście deklaruje tę chęć odnowić swoją strefę wpływów. Dziękuję bardzo. A zatem może w takim razie nie odbudowywać Polski. Drugi argument, jaki Balfour wysuwa przeciwko odbudowie Polski, jest taki, że jeśli się ją odbuduje, to Rosja i Niemcy zostaną rozdzielone w taki sposób, że za tym cienkim, małym, słabym polskim buforem, Rosja oddzielona jednak od Niemiec, odwróci się od Europy i zajmie się Azją.
A w Azji są wszystkie interesy Wielkiej Brytanii. Nie ma ich w ogóle w Europie Środkowej i Wschodniej, ale są w Azji, w Indiach, w Afganistanie, w Chinach. I w związku z tym Rosja zamiast zadowalać się Europą Środkowo-Wschodnią, gdzie Wielka Brytania nie ma żadnych interesów, zajmie się Azją, gdzie będzie przeszkadzała brytyjskim interesom. Niemcy natomiast, oddzielone od Rosji buforem polskim, będą mogły spokojnie skierować swoją ekspansję znów przeciwko Francji, znów zakłócając porządek w zachodniej Europie. I wreszcie trzeci argument, którego użył Artur Balfour. Jeżeli odbudujemy Polskę, to Rosja zostanie odsunięta od Europy. A czyż nie jest w interesie nie tylko Wielkiej Brytanii, ale Zachodu, cywilizacji europejskiej, w ogóle cywilizacji, żeby Rosja zbliżała się do Europy? A zatem jeśli Rosja czuje się przez odbudowę Polski, a dziś tego argumentu użył profesor Mearsheimer, Rosja czuje się odsunięta od Europy, od Zachodu przez istnienie Ukrainy, która odsuwa jeszcze bardziej na wschód Rosję. Więc w imię cywilizacji, w imię porządku światowego, lepiej, żeby Ukraina wróciła do Rosji jako jej pełna strefa dominacji, a może też Litwa, Łotwa, Estonia, może Polska, bo to zbliży Rosję do Europy, co będzie z pożytkiem dla całego świata, dla Europy, dla cywilizacji. Otóż tego rodzaju rozważania snute jeszcze teoretycznie w roku 1916, po roku 1918 przeszły w sferę już praktyki politycznej. Pierwszą sceną, na której odgrywała się realna polityka epismentu, była konferencja pokojowa w Wersalu, mająca urządzić porządek polityczny w Europie po I wojnie światowej. Grające pierwsze skrzypce mocarstwa anglosaskie wychodziły z założenia na tej konferencji, że choć Niemcy powinny być za współudział w wybuchu I wojny światowej ukarane, to jednak czy można je karać tak bardzo, jakby chcieli tego na przykład Francuzi, którzy bali się po prostu Niemiec wtedy, rewanżu niemieckiego i chcieli jak najwięcej Niemcom pokonanym w I wojnie światowej odebrać, obezwładnić Niemcy. Mocarstwa anglosaskie patrzyły na to zupełnie inaczej. I wtedy tworzy się, jeśli można tak powiedzieć, konstrukcja ideowa w każdym elemencie już dojrzała epismentu. Współczesny historyk brytyjski Anthony Lentin systematyzuje postawę epismentu, jaka się wtedy tworzy w stosunku do Niemiec, nie do Rosji, tylko do Niemiec, w dwóch jakby kategoriach. Episment moralny i episment pragmatyczny. Na czym polega ten episment moralny czy etyczny? Na przekonaniu polityków mocarstw anglosaskich, że Niemcy są karane za bardzo. Przecież walczyły dzielnie, były równym przeciwnikiem, zasada fair play wobec pokonanego przeciwnika powinna obowiązywać. Co prawda, wiadomo, zginęło 1 milion Brytyjczyków, sporo Amerykanów też, ale to była równa, porządna walka. Prawda? A więc jeżeli Niemcom zabieramy jakieś terytoria na wschodzie i dajemy Polakom, którzy nigdy nie byli nawet naszymi poważnymi przeciwnikami, partnerami, to po prostu daleki kraj, o którym nic nie wiemy, czego o Niemczech absolutnie nikt w Wielkiej Brytanii by nie powiedział, to w takim razie dokonujemy aktu niesprawiedliwości wobec Niemiec. I wiemy, że premier David Lloyd George wykonał ogromną pracę na konferencji pokojowej w Paryżu i Wersalu, żeby zabrać Polsce te zdobycze, które usiłował wywalczyć dla niej Roman Dmowski przy poparciu Francji, a więc Śląsk i Gdańsk, jak również Warmię i część północną Mazur. Te obszary, które David Lloyd George przekształcił w tereny plebiscytowe, a nie przyznane bezpośrednio Polsce, lub wyodrębnił w ogóle z terytorium Polski jako wolne miasto Gdańsk, to był przykład zrealizowanego wobec Niemiec epismentu. Epismentu, który właśnie na tej moralnej płaszczyźnie miał to przekonanie mocarstw, niektórych polityków mocarstw anglosaskich, że Niemcy, poważny, cywilizowany naród, a na wschód od Niemiec nie ma cywilizacji, są jakieś dzikie ludy barbarzyńskie. Otóż Niemcy, poważny, cywilizowany partner, przeciwnik, są karane nadmiernie za I wojnę światową, nieuczciwie wobec Niemiec. Kategoria uczciwości, fair play wobec Polaków, wobec wszystkich innych, którzy mieszkają na wschód od Niemiec,
w ogóle nie przyszła nawet do głowy tym, którzy powoływali się na kategorie moralne w postępowaniu wobec Niemiec po I wojnie światowej. I dzisiaj tak samo, kiedy czytam artykuł profesora Mearsheimera w najnowszym Foreign Affairs, znajduję ten sam odcień moralnego epismentu. Przecież Rosja to był poważny przeciwnik przez 70 lat jako rdzeń Związku Sowieckiego. To był kraj, który dźwigał na sobie część odpowiedzialności za ład światowy. Inaczej go rozumiał niż my, Amerykanie, ale współdźwigał, był współatlasem, można powiedzieć, tego ładu światowego przez prawie 70 lat. Nie tylko to. Mearsheimer powołuje się na to, że przecież obiecywaliśmy Gorbaczowowi, że nie posunie się Zachód, struktury państw zachodnich, NATO, Unia Europejska, w kierunku Europejskiego Wschodu, na Polskę, a tym bardziej na Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię. W istocie nie ma żadnych pisanych dokumentów, które dowodziłyby tego rodzaju obietnicy składanej przez polityków zachodnich. Ale uderzające jest coś innego. To przekonanie, że skoro Rosji, wielkiemu mocarstwu, obiecujemy, że nie będziemy wkraczać na teren naszymi instytucjami europejskimi czy natowskimi, na teren takich krajów jak Polska, Węgry, Litwa czy potem Ukraina, to znaczy, że wola ludności tych krajów, o których powiedziałem przed chwilą, czyli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, czy chcą być w strukturach europejskich, czy chcą być w NATO, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko nasza obietnica, nasza amerykańska, zachodnia obietnica dana Rosji. Tamte kraje nie mają głosu, nie uczestniczą w tej moralnej rzeczywistości, w której istnieje zobowiązanie między Zachodem a Rosją. I jest jeszcze jeden wymiar, który czyni tę sytuację sprzed 100 lat i sytuację współczesną sytuacjami porównywalnymi. Otóż większość elit politycznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, ale w szczególności Wielkiej Brytanii, wywodziła się z elitarnych uniwersytetów, Oxford, Cambridge, ewentualnie jak prezydent Wilson z Uniwersytetu Princeton. We wszystkich tych uczelniach, jeżeli coś wiedziano w ogóle o tym, co na wschód od Niemiec, to wiedziano jedno, że na wschód od Niemiec jest jeszcze jakaś dojrzewająca kultura rosyjska, ale jeszcze wtedy nie traktowana bardzo poważnie, wtedy, czyli 100 lat temu. Natomiast nikt nie miał z absolwentów tych uczelni wątpliwości, że Niemcy to jest wielka kultura. To jest Goethe, to jest Schiller, to jest Bach, to jest Beethoven. To jest kultura, wobec której każdy powinien wyrazić swój szacunek. Co z tego argumentu kulturalnego wynika? Otóż ten argument o wyższości kulturalnej kraju imperialnego, który uzasadnia ową rzekomą wyższością kulturalną swoje prawa do opieki, do kontroli nad krajami, których kulturalna rozpoznawalność w stolicach świata jest mniejsza, wraca współcześnie. Dam Państwu przykład artykułu, jaki przeczytałem w roku 2004, kiedy Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej były przyjmowane do Unii Europejskiej. Wtedy na łamach niedzielnego dodatku do londyńskiego Timesa, najpoważniejszego literackiego dodatku na Wyspach Brytyjskich, ukazał się obszerny artykuł amerykańskiego historyka Perry Andersona, który z ubolewaniem stwierdzał, że oto przyjmowane są do Europy, do Unii Europejskiej takie kraje właśnie jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry czy później Litwa, i stwierdzał, że przecież to odsuwa Rosję od Europy, a Rosja, podkreślał, ma taki wkład w kulturę europejską, przy którym cały wkład krajów tego regionu przyjmowanego właśnie do Unii Europejskiej jest niczym. Tego rodzaju, powiedziałbym, deklaracja świadcząca o niesłychanej ignorancji wypowiadającego te słowa czy zapisującego te słowa amerykańskiego profesora, niestety oddaje stan świadomości elit nie tylko amerykańskich, ale zachodnich na temat wkładu kulturowego, który nie tak łatwo może zmierzyć. Czy więcej wart jest Czajkowski, Prokofiew, Szostakowicz, Strawiński, czy może Chopin, Dworzak, Smietana, Bartok czy Martinu.
Bardzo trudno to ocenić, prawda? Ale ja akurat bardzo lubię muzykę rosyjską, kulturę rosyjską, podziwiam, ale nie wydaje mi się, żeby używanie tego jako argumentu na rzecz podbojów przez Rosję innych krajów było argumentem, który należy przyjąć. A jednak ten argument jest przywoływany. Tak jak w 1919 argument o rzekomej wyższości kulturowej Niemiec nad ich wschodnimi, w tym przypadku sąsiadami, był używany, by wywołać to poczucie, które amerykański współczesny badacz zjawiska appeasementu określił mianem mea culpizmu. A więc to nasza wina, nasza Zachodu, że biedni Niemcy czują się skrzywdzeni po I wojnie światowej. I dzisiaj profesor Mearsheimer powtarza, to nasza wina, Zachodu, Stanów Zjednoczonych, Europy, że Władimir Putin czuje się taki osaczony, no i musi bronić swoich interesów tak, jak to broni, bo zapędziliśmy go w taki ślepy zaułek. To nasza wina. Tak można streścić tym właśnie słowem mea culpizm tę postawę moralnego appeasementu. Ale jest znacznie ważniejszy, bo znacznie bardziej rozpowszechniony i dlatego wart także uwzględnienia wariant argumentacji na rzecz appeasementu. To jest appeasement pragmatyczny. W tym pierwszym moralnym można powiedzieć, że wniosek jest taki, że niesprawiedliwie jest ograniczać ekspansję imperium kiedyś niemieckiego, teraz rosyjskiego, prawda? Natomiast w wariancie pragmatycznym używa się innego określenia. Nie jest rozsądne ograniczać ekspansję Niemiec po I wojnie światowej, ich pretensje do odzyskania kontroli nad, prawda, Śląskiem czy Pomorzem. Tak jak dziś mówi się, że nie jest rozsądne ograniczać czymkolwiek ekspansję Rosji Władimira Putina wobec Ukrainy, jutro wobec Litwy, Łotwy, Estonii, a pojutrze może wobec innych krajów naszego regionu Europy. Dlaczego nie jest rozsądne? I tu padają dwa jakby, czy formują się dwa zestawy argumentów. Jeden dotyczy znów tego czynnika wojennego. Strachu przed wojną. A więc nie jest rozsądne, bo przecież Niemcy po I wojnie światowej odbudują się szybko militarnie i wywołają nową wojnę, chcąc odzyskać tereny, które my im dzisiaj zabieramy, prawda? My, gestorzy pokoju w Wersalu w 19 roku. I dzisiaj słyszymy ten sam argument w odniesieniu do Rosji. No nie jest rozsądne przecież przeciwstawiać się ekspansji Putina, bo on ma taką wielką armię, że przecież nie będziemy ryzykować żadnego z nią konfliktu. Nie tylko Polska nie zaryzykuje, ale nie zaryzykują także poważniejsi, więksi gracze na europejskiej scenie. Przypomnę Państwu, że 3 tygodnie temu prasa europejska zastanawiała się nad deklaracją Władimira Putina, ogłoszoną, że tak powiem, w rozmowie z prezydentem Ukrainy Poroszenko, gdzie Putin powiedział podobno, że jego wojska mogą być w ciągu 2 dni w Warszawie, Rydze, Wilnie czy w Tallinie. Dosłownie 4 dni później wypowiedziała się minister obrony Republiki Federalnej Niemiec, pani Leiden, która stwierdziła, że Republika Federalna Niemiec z przykrością musi poinformować, że nie może wypełnić zobowiązań traktatowych Paktu Północnoatlantyckiego, które nakładają na RFN obowiązek udzielenia pomocy krajom napadniętym przez trzecich, przez kraje zewnętrzne wobec NATO, w ciągu 180 dni. Że RFN nie udzieli tej pomocy w ciągu 180 dni. To powiedziała w odpowiedzi na deklarację Władimira Putina, być może przesadną, mającą na celu zastraszenie, ale no, powiedziałbym określającą zupełnie inny horyzont czasowy, 2 dni na agresję. Tak działa appeasement. Zastraszenie ze strony agresora i ustępstwo ze strony tych, którzy nie siebie poświęcają, żeby zaspokoić agresora, tylko kraje dalekie, o których nic nie wiemy. Dalekie to znaczy w tym przypadku kraje nadbałtyckie i Polskę. Otóż
poza tym argumentem militarnym, którym akurat Władimir Putin posługuje się z niezwykłą energią, prawda? Te wszystkie wydarzenia, które od czasu do czasu trafiają nawet do naszych dzienników telewizyjnych, mieszcząc się gdzieś między Madzią a kolejnymi sensacjami z naszego podwórka. Mam tutaj na myśli od choćby tę łódź podwodną gdzieś koło Sztokholmu, czy przeloty rosyjskich bombowców strategicznych nad północną Szkocją, czy wizytę tychże bombowców na Kubie i w Kolumbii. To wszystko są, w Wenezueli, to wszystko są przykłady aktywności Władimira Putina, aktywności nie mającej na celu bynajmniej sprowokowanie nowej wojny, ale zastraszenie, pokazanie państwom zachodnim, że Rosja ma narzędzia, które może użyć, by nie tylko dokonać podboju w swoim najbliższym sąsiedztwie, zabrać te wspominane przeze mnie już tylekroć kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ale ma również narzędzia, by odeprzeć ewentualną próbę udzielenia pomocy tym krajom. I Władimir Putin uzyskuje dokładnie to, czego oczekiwał. Taką deklarację, jaką złożyła pani minister Leyden w Niemczech. Umycie rąk. Nie udzielimy pomocy. Nie zdążymy w ciągu 180 dni, bo brakuje nam części zapasowych do samolotów, prawda? Otóż ta aktywność militarna, to potrząsanie maczugą nuklearną, bardzo zresztą efektowne. Przypomnę, że Władimir Putin realizuje największy w historii Rosji program zbrojeń od 2011 roku na 9 lat do 2020 roku. Przeznaczone jest na modernizację, na samą modernizację Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 650 miliardów dolarów. To jest dużo, to oczywiście nie jest dużo w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale to jest więcej niż wszystkie inne kraje europejskie razem wzięte wydają w ogóle na swoje siły zbrojne. Dodajmy, że te cyfry, którymi Władimir Putin posługuje się także jak pałką, jako elementem zastraszania, zapraszania do epismentu, trzeba odnieść do odwrotnej tendencji, jeśli idzie o budżet obronny nawet największego potencjalnego odstraszacza rosyjskiej agresji, czyli Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że budżet Pentagonu ma zmniejszyć się do 2020 roku równo o 50%. Ma być dwa razy mniejszy niż obecnie. W tym roku, warto i to podkreślić, Rosja po raz pierwszy od roku, w którym wyłoniła się z gruzów Związku Sowieckiego, czyli od 24 lat, Rosja po raz pierwszy ma więcej głowic nuklearnych od Stanów Zjednoczonych, akurat o jedną, ale symboliczna zmiana jest dość wyraźna, prawda? I Władimir Putin używa tego rodzaju argumentów nie po to, żeby zacząć wojnę, ale po to, żeby zmusić przeciwników, a traktuje wszystkie kraje albo jak ofiary, wszystkie inne poza Rosją, albo jak potencjalnych przeciwników, żeby zmusić przeciwników do kapitulacji, do epismentu. Ale Władimir Putin ma oczywiście inne także możliwości. Te możliwości to możliwości ekonomiczne, którymi wabi do epismentu, zaprasza do tej odpowiedzi, którą streszcza stwierdzenie, to nierozsądne przeciwstawiać się ekspansji rosyjskiej, bo przecież tyle możemy stracić ekonomicznie na próbie sankcji. Jak to wygląda współcześnie? No to wiemy o tym dobrze. Mamy przykłady w postaci dwóch potężnych ramion, które oplatają od południa i północy Europę. Nord Stream i budowany właśnie South Stream. W obydwa te przedsięwzięcia uzależniające Europę od dostaw rosyjskiego gazu przecież zaangażowane są gigantyczne środki i interesy zachodnich przedsiębiorstw, Rurgazu niemieckiego, Gaz de France francuskiego, firmy Eni, największego włoskiego konglomeratu ekonomicznego związanego z kapitałem Silvio Berlusconiego, największego przyjaciela Władimira Putina na Zachodzie. Wszystkie te grupy kapitałowe zachodnie są, można powiedzieć, zakładnikami polityki epismentu pragmatycznego. Wszystkie te pieniądze zaangażowane we współpracę ekonomiczną z Rosją dziś służą jako argument na rzecz tezy, iż
nie jest rozsądne nakładanie na Rosję jakichkolwiek efektywnych, silnych, poważnych sankcji w przypadku postępów rosyjskiej ekspansji w Europie Wschodniej. Przecież nas to nie dotyczy. Nie stracimy dużo, jeśli Rosja zajmie wschodnią Ukrainę, jeśli Rosja zajmie Litwę, Łotwę, Estonię czy nawet Polskę. Stracimy więcej, jeżeli ograniczy się nasz handel z Rosją, prawda? Ten argument jest dziś powtarzany tak, jak był w roku 1919, w przekonaniu, że przecież bez niemieckiego przemysłu, bez niemieckiej gospodarki Europa nie stanie po wojnie na nogi, a więc lepiej niech kopalnie, zamiast oddawać je na Śląsku w ręce polskich barbarzyńców, przejmie z powrotem Republika Weimarska i wykorzysta dla szybkiej odbudowy swojej gospodarki i włączenia jej w gospodarkę europejską na nowo. Tak działa appeasement i tak działał. Od 100 lat mechanizm nie zmienił się specjalnie. W roku 1920 doszło jednakże, bo o tym appeasementie związanym z ustępstwami polityki brytyjskiej, zwłaszcza Davida Lloyd George'a wobec Niemiec na konferencji w Wersalu, wiemy i pewnie nie jedna z tu obecnych słyszeliście Państwo o tym lub czytaliście na lekcjach historii, jak David Lloyd George źle traktował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu. Natomiast prawie nikt nie zwraca uwagi, nie zajmuje się zagadnieniem bardzo ciekawym, a mianowicie próbą zaspokojenia przez tego samego brytyjskiego premiera Davida Lloyd George'a już nie Niemiec, ale Rosji, i to Rosji sowieckiej, kosztem Polski w roku 1920. Przypomnijmy, akurat piszę dużą źródłową książkę na ten temat, miałem okazję troszkę spędzić w archiwach brytyjskich, wcześniej rosyjskich i amerykańskich, pracując nad tym zagadnieniem. Otóż premier Lloyd George po I wojnie światowej wychodził z założenia, że najważniejszą rzeczą jest nie tylko pokój, ale stabilizacja pokoju w Europie, której służyć może najlepiej odbudowa współpracy politycznej i gospodarczej między tradycyjnymi imperiami, które Europą zarządzały. Fakt, że z I wojny światowej pokonane wyszły Niemcy i Rosja, był dla Davida Lloyd George'a powodem nie do radości, ale do zmartwienia. Jak Niemcy i Rosję z powrotem wprowadzić do grona współdecydentów o losach Europy i współtwórców gospodarczego, by tak rzec, ładu w Europie. David Lloyd George wychodził z mylnego całkowicie założenia, które podpowiadała mu właśnie ta utrwalona wyobraźnia historyczna. Wyobraźnia, która mówiła, że na wschodzie Europy jest Rosja, która jest krajem bogatym, bogatym w surowce, bogatym przede wszystkim w żywność, której dostarczała przez cały wiek XIX na rynki Europy Zachodniej. A więc wychodził Lloyd George z założenia, że Rosja bolszewicka także będzie naturalnym eksporterem żywności do wygłodniałej bardzo po I wojnie światowej Europy Zachodniej. Wiemy, że to założenie było błędne, bo wiemy przecież, jak było wtedy w Rosji i co się stało wkrótce. Rok 1920-21 to jest czas pierwszego wielkiego głodu w Rosji. Zmarło wtedy w Rosji z głodu, w Rosji sowieckiej, 2,5 do 3 milionów ludzi. Rzadziej się o tym głodzie wspomina, częściej mówi się o Hołodomorze sztucznie wywołanym przez Stalina na Ukrainie i w Kazachstanie. Ale wcześniej, właśnie w 21 i na początku 22 roku, był ten wielki głód, który doprowadził do śmierci blisko 3 milionów poddanych Włodzimierza Lenina. Ale David Lloyd George, wychodząc z założenia, które podpowiadała mu właśnie wyobraźnia historyczna, tak bardzo ważny czynnik w polityce appeasementu, przyzwyczajenie, że partnerem politycznym czy gospodarczym może być tylko imperium dla innych imperiów, to przyzwyczajenie kazało mu wierzyć, że Rosja sowiecka, skoro ona wygrała wojnę domową, Czerwona Rosja, dziś będzie takim samym dobrym dostarczycielem dóbr ekonomicznych na rynki zachodnie, jak była nim Rosja carska. Wychodząc z tego założenia, na początku 20 roku, kiedy tylko przeważyła się ostatecznie szala w wojnie domowej w Rosji na rzecz Czerwonych, na rzecz Lenina, Lloyd George postanowił rozpocząć rozmowy ekonomiczne z bolszewikami.
postanowił zaprosić ich do Londynu, by ustalić warunki współpracy najpierw ekonomicznej, a w przyszłości politycznej. Francja się przeciwstawiała. Francja zbyt wiele straciła w formie swoich inwestycji prywatnych w Rosji, by pogodzić się łatwo z ich nacjonalizacją przez bolszewików. Ale Lloyd George postanowił wbrew Francji nawet forsować swoją politykę zbliżenia ekonomicznego z bolszewikami. Wychodząc z tego założenia, Lloyd George doprowadził ostatecznie na konferencji w San Remo w kwietniu 1920 roku do przyjęcia decyzji o zaproszeniu sowieckiej delegacji handlowej do Londynu. Dokładnie w tym samym dniu, kiedy Józef Piłsudski rozpoczynał swoją ofensywę na Kijów, mającą wyprzedzić uderzenie Rosji bolszewickiej na północy przez Białoruś na Warszawę, przygotowywane od stycznia 20 roku, dokładnie w tym samym dniu w San Remo David Lloyd George rozpoczął swoją grę o appeasement Rosji sowieckiej, zapraszając delegację handlową do Londynu. W maju, kiedy polskie wojska były w Kijowie, Lloyd George nie krył swojego oburzenia z tego faktu, że psuje mu to całą jego grę. Wreszcie brytyjski niszczyciel przywiózł z portu estońskiego delegację sowiecką na rozmowy handlowe do Londynu. Rozmowy te, prowadzone najpierw z udziałem Leonida Krasina, ministra handlu, wkrótce poszerzone zostały do szczebla znacznie wyższego, do szczebla mianowicie politycznego. Na rozmowy do Londynu został wysłany przez Lenina Lew Kamieniew, postać numer 3 w politbiurze, w kierownictwie Rosji Sowieckiej i partii bolszewickiej. Politbiuro składało się wtedy z 4 członków zaledwie. Byli to Lenin w kolejności hierarchii, Trocki, Kamieniew i na 4. miejscu Stalin. Wysłanie człowieka numer 3 z państwa sowieckiego, komunistycznego, do Londynu, stolicy światowego imperializmu, kapitalizmu, jak to w nomenklaturze komunistycznej wyglądało, było swego rodzaju sensacją i, no, powiedziałbym, rzeczą, która wielu nie mogła pomieścić się w głowie. A jednak Lloyd George forsował tę myśl, że trzeba rozmowy handlowe o nawiązaniu handlu z Rosją sowiecką przenieść na płaszczyznę polityczną i zawrzeć nową ugodę z Rosją, tym razem Rosją sowiecką, ugodę, za którą zapłaci Europa Wschodnia. Zapłaci ustępstwami, których w imieniu Europy Wschodniej podejmie się, które zdecyduje brytyjski premier, zdecyduje Zachód. Tak się złożyło, że jak wiemy, polska ofensywa załamała się w Kijowie. Potężne uderzenie armii Tuchaczewskiego, frontu zachodniego Tuchaczewskiego na północy zepchnęło Polskę do defensywy i na początku lipca 20 roku premier Polski Władysław Grabski udał się na kolejną konferencję międzynarodową do Spa w Belgii z prośbą o udzielenie Polsce pomocy. Cena, jaką zdecydował się zapłacić, była jednak niezwykle wysoka. Pod brutalnym, niezwykle brutalnym, nikt nigdy wcześniej ani później nie traktował polskiego premiera w sposób tak bezwzględny, poniżający, jak uczynił to David Lloyd George na konferencji w Spa wobec Władysława Grabskiego. Poddany takiej właśnie brutalnej obróbce, Grabski, który nie był, powiedziałbym, dyplomatą wielkiego formatu, był politykiem gospodarczym, któremu wdzięczni jesteśmy i powinniśmy tę wdzięczność okazywać za reformę monetarną późniejszą, ale dyplomatą nie był wysokiego lotu, uległ presji Lloyd George'a i zgodził się na sugestię, że to Wielka Brytania przejmie jakby ciężar negocjacji z Rosją sowiecką w zamian za udzielenie Polsce pomocy. Nie wiedział, bo tego mu Lloyd George nie powiedział, jaki będzie konkretny wymiar tej ceny. I tu dochodzimy do pewnego ważnego momentu, który Państwu być może z czymś się kojarzy, a mianowicie do powstania tak zwanej linii Curzona. Otóż 11 lipca 20 roku brytyjski sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych, kierownik Foreign Office, Lord Curzon, wystosował notę, depeszę do komisarza ludowego spraw zagranicznych Georgija Cziczerina, w którym stwierdził, że Wielka Brytania uznaje jako prawowite roszczenia Rosji sowieckiej do sprawiedliwej granicy na wschodzie, nie tylko granice na Bugu,
tam gdzie przebiegała granica Imperium między Imperium Rosyjskim a Królestwem Kongresowym od czasów Kongresu Wiedeńskiego, ale oddawał całą wschodnią Galicję Rosji Sowieckiej, co było zdumiewającą niespodzianką dla Lenina, Trockiego, Kamieniewa, których armie stały wtedy jeszcze o 200 kilometrów na wschód od Kijowa, jeszcze daleko, przepraszam, od Lwowa. Jeszcze daleko im było do Galicji Wschodniej. I tu niespodziewanie brytyjski sekretarz stanu oferuje im, za darmo można powiedzieć, wejście do Galicji, która nigdy wcześniej do Rosji nie należała. To podkreślmy, Galicja nigdy nie była częścią Rosji, była częścią Cesarstwa Austriackiego, a wcześniej Rzeczpospolitej. Szok był tak duży, że Politbiuro zebrało się, a raczej wymieniało korespondencję, bo Stalin wtedy był na froncie południowo-zachodnim, właśnie zmierzając powolutku w kierunku Lwowa, wymieniało korespondencję, czy to nie jest jakaś pułapka, jakiś podstęp zachodni, żeby wciągnąć Armię Czerwoną w jakąś pułapkę. Ale przekonano się wkrótce, że nie, że to była prawdziwa oferta brytyjskiego premiera. Lord Curzon nie miał z tym nic wspólnego, podpisał tylko decyzję podjętą nie przez siebie, ale przez Lloyd George'a, że ta decyzja jest autentycznym zaproszeniem do układu z Wielką Brytanią, zaproszeniem, który odbywa się na zasadzie epismentu, zaspokajania. Armia Czerwona idzie w kierunku Polski Centralnej, Wielka Brytania, mocarstwo zachodnie, oferuje kawał terytorium Rzeczpospolitej Armii Czerwonej za darmo niejako. Polacy mają się wycofać za linię wskazaną przez Curzona. Wiemy, że Polacy nie wycofywali się biernie, walczyli dalej, ale Lloyd George postanowił tragiczną, krytyczną sytuację Polski przekształcić w swego rodzaju atut, argument na rzecz zorganizowania wielkiej konferencji międzynarodowej w Londynie, w której delegacja bolszewicka wystąpiłaby w roli współdecydenta o przyszłości Europy, w roli tej siły politycznej, która dokona korekty dopiero co ustanowionego porządku wersalskiego. Korekty korzystnej dla Lenina, Trockiego czy Kamieniewa. Projekt takiej konferencji w sytuacji, kiedy wojska sowieckie przekroczyły już linię Bugu i zmierzały ku Warszawie, przedstawił premier Lloyd George prezydentowi Wilsonowi, który wtedy znajdował się w stanie, można powiedzieć, poważnej choroby, był po wylewie, ale 5 sierpnia 20 roku zwrócił się do niego z osobistym listownym apelem Lloyd George, by ten, czyli prezydent amerykański, wysłał swoją delegację na konferencję w Londynie, która zrewiduje system wersalski i wprowadzi Rosję sowiecką, wysłanników Lenina na salony światowej polityki, na trupie Polski w istocie. Prezydent Wilson nie odpowiadał długo na ten list, czekał bowiem na zbliżające się wybory prezydenckie, wyłączył się de facto z gry politycznej w Europie wtedy, między innymi dlatego także, że Senat amerykański nie przyjął wyniku konferencji pokojowej w Wersalu i zawetował w istocie politykę zaangażowania amerykańskiego w Europie, jaką prowadził prezydent Wilson. Ale sam list Lloyd George'a do Wilsona z 5 sierpnia świadczy o tej intencji zorganizowania w jak najkrótszym czasie konferencji pokojowej, w której nie będzie już Polski, będzie tylko układ z Rosją sowiecką. 10 sierpnia, i tu już kończę tę opowieść historyczną, którą rzecz jasna ze znacznie bardziej bogatymi detalami przedstawiam w książce, jaką w tej chwili kończę. 10 sierpnia w sali obrad Izby Gmin w parlamencie brytyjskim, niedaleko, prawda, Big Bena, pod Big Benem, w obecności wszystkich niemal posłów, bo sytuacja była dramatyczna, Armia Czerwona zbliżała się do Warszawy, powstawało pytanie, czy Wielka Brytania udzieli w tej sytuacji pomocy Polsce, czy też porozumie się raczej z wysłannikami Lenina. Premier David Lloyd George wystąpił z przemówieniem w Izbie Gmin, w którym uzasadnił politykę epismentu. Jak ją uzasadnił? Stwierdził po prostu, że Polska popełniła karygodny błąd, decydując się na awanturę wojny z Rosją sowiecką, że to Polska ponosi w całej
w całej pełni odpowiedzialność za tę wojnę. Niestety ten sąd przyjęty jest do dnia dzisiejszego w historiografii zachodniej, w opinii publicznej zachodniej, że wojna 20 roku jest wyłącznie polską odpowiedzialnością, polską winą. Otóż Lloyd George wysunął ten argument moralny, tak nazwijmy to, na rzecz pozostawienia Polski bez pomocy i dodał argument pragmatyczny. Musimy porozumieć się z Rosją. Rosja jest ważna dla świata. W domyśle tego nie powiedział, ale to wynikało z całego przemówienia. Polska i inne kraje między Rosją a Niemcami dla świata ważne nie są. A zatem musimy porozumieć się z Rosją. Jak usprawiedliwić to porozumienie? Otóż czekał z niecierpliwością David Lloyd George, jak strona sowiecka przedstawi warunki pokoju dla Polski. I tak się złożyło, że Lew Kamieniew, który obserwował przemówienie Lloyd George'a z galerii znakomitych gości, Distinguished Guests Gallery w parlamencie brytyjskim. Proszę sobie wyobrazić, bo często zapominamy, że był taki moment, że członek politbiura, trzecia osoba w państwie sowieckim, siedzi w momencie, kiedy Armia Czerwona zbliża się do Warszawy, w środku parlamentu brytyjskiego i jest najważniejszą w tym parlamencie osobą, wokół której skupia się cała uwaga, obok premiera brytyjskiego. I doręcza premierowi brytyjskiemu warunki pokoju sowieckiego dla Polski, warunki, które oznaczają po prostu sowietyzację Polski, to znaczy rozbrojenie armii do poziomu 50 tysięcy żołnierzy, pod nadzorem oczywiście sowieckim, i utworzenie tak zwanej milicji ludowej, czyli Polskiej Armii Czerwonej, która przejmie kontrolę nad tą kadłubową, maleńką Polską. Przeczytał to David Lloyd George, najpierw zebrał się z kolegami, by przeanalizować ten dokument. Nie zaprosił tylko ministra wojny, którym był wtedy Winston Churchill, wyjątkowo wtedy bardzo nam sprzyjający. Historia czasem jest bardziej skomplikowana, niż nam się to wydaje. Winston Churchill, który jest jednym z symboli Jałty, w 20 roku był jedynym politykiem brytyjskim, który bardzo Polsce sprzyjał. Dlatego właśnie został wyłączony przez Davida Lloyd George'a w ogóle z tych rozstrzygnięć z sierpnia 20 roku. Otóż David Lloyd George po naradzie ze swoimi kolegami wrócił na salę obrad i oświadczył, że uznaje warunki sowieckie dla Polski za godne, dobre, lepsze niż te, które podyktowaliśmy Niemcom w zeszłym roku, warunki, które Polska powinna przyjąć i że taką właśnie decyzję nakazuje zakomunikować ambasadorowi brytyjskiemu w Warszawie, Sir Horace'owi Rumboldowi. Ten akurat był zszokowany tą wiadomością, kiedy ją odebrał tego samego dnia, 10 sierpnia, no i miał ją przekazać rządowi polskiemu. Powiedział, że jest przekonany, że Polska nam tego nigdy nie zapomni, bo obserwował to z bliska, widział, jak to wygląda, widział, jak będą wyglądały te warunki sowieckie dla Polski, jakie zniszczenie wszelkiej cywilizacji na ziemiach polskich Armia Czerwona ze sobą niesie. Ale Polska, jak widzimy, zapomniała. Nie pamięta tego. Dlaczego? No, po pierwsze mamy powody radosne, by zapomnieć. Po prostu wydarzenia, które rozgrywały się nie w Izbie Gmin w Londynie nad Tamizą, ale wydarzenia, które rozgrywały się w Ossowie, pod Radzyminem, na przedpolach Warszawy, w Płocku, w Włocławku, one rozstrzygnęły o tym, że Polska nie musiała przyjąć sowiecko-brytyjskiego dyktatu. Wydarzenia na froncie potoczyły się zupełnie inaczej, niż chciał tego Lloyd George. Dodajmy jeszcze i to, że Wielka Brytania po konferencji w Spa zdecydowała się wysłać swojego przedstawiciela z misją rozpoznawczą, co można zrobić w Polsce w końcu lipca 20 roku w sprawie zagrażającej inwazji sowieckiej. Stojący na czele tej misji Lord Dunbarton, autor książki, o której część z Państwa pewnie słyszała, czytała, 18. decydująca bitwa w dziejach świata, w istocie troszkę inaczej relacjonował na bieżąco, czyli w 20 roku niż później po latach w swojej książce, swoje wrażenia z Polski. Jego relacje pisane na bieżąco do premiera Lloyd George'a są pełne, co tu dużo mówić, pogardy i lekceważenia dla Polski, dla polskiej armii i przekonania, że Polska się nie obroni.
Lord Dunbarton wyrażał to przekonanie w takim oto duchu, że trzeba postawić na Niemcy. Niemcy dopiero zatrzymają bolszewików. Różnił się od Lloyd George'a tym, że premier w odróżnieniu od swojego wysłannika do Warszawy wcale bolszewików nie chciał zatrzymywać. Dunbarton natomiast nie sprzyjał bolszewikom w najmniejszym stopniu, chciał raczej Europę przed nimi obronić, ale uważał, że można to zrobić dopiero na granicy niemieckiej i że zatrzymają bolszewików dopiero Niemcy. Otóż wspomniałem tę misję dlatego, że w istocie ważniejszy jeszcze od Dunbartona osobisty wysłannik premiera, jego sekretarz Lord Hankey, w czasie tej misji kilkudniowej, kiedy był w Warszawie, a wcześniej w Pradze, bo jechał przez Pragę do Warszawy, zapisywał w swoim dzienniku swoje wrażenia, no powiedziałbym, daje taki przykład szokującego cynizmu wynikającego z postawy epismentu, jakiego dzisiaj nie jest w stanie nikt prześcignąć. Można najwyżej dorównać temu sewerskiemu wzorcowi cynizmu polityki epismentu, jaki zostawiła wtedy polityka brytyjska. Otóż Hankey raportował w dzienniku i w swoich raportach do premiera, że z ubolewaniem stwierdza, że niektórzy uczestnicy wojskowi misji brytyjskiej, bo byli i tacy, i sam Dunbarton, interesują się jednak tym, czy można Polsce pomóc. A jego zdaniem, czyli Hankeya, rola misji jest zupełnie inna. Nie pomóc Polsce, tylko jak zapewnić stabilny pokój bez Polski. Tym powinniśmy się zajmować. Składał coś w rodzaju donosu na swoich kolegów do premiera, że ci nie dość aktywnie rozstali się z myślą o jakiejkolwiek pomocy Polsce, o czymkolwiek innym niż tylko dogadanie się z agresorem, czyli Rosją sowiecką. Otóż tego rodzaju nastawienie zapomnieliśmy, nie zapamiętaliśmy go polityce brytyjskiej, bo wygraliśmy w polu tę wojnę z bolszewikami. Udało się bez pomocy brytyjskiej. Tu znów, żeby skomplikować obraz historii, pamiętamy, jak podle zachowała się Francja w 1939 i 1940 roku. W 1920 roku Francja nam pomogła. Było inaczej. Te 2000 oficerów francuskich, to byli tylko oficerowie, nie jeden de Gaulle, ale 2000 blisko oficerów, odegrało rolę nie wojskową, ale moralną. Fakt, że byli obok polskich żołnierzy wtedy, odgrywał takie miał takie psychologiczne znaczenie. Nie jesteśmy całkiem sami. Otóż ta szczególna sytuacja z 20 roku, kiedy Wielka Brytania chciała rzucić nas na żer, konkretnie David Lloyd George, Rosji sowieckiej, Leninowi, została zapomniana dlatego, że, jeszcze raz to powtórzę, wygraliśmy w polu tamtą wojnę i dziś powinniśmy ją upamiętnić jako wielki sukces dla Polski, całej Europy Wschodniej, która bez tego sukcesu zostałaby zsowietyzowana i dla całej Europy, która wskutek polityki epismentu padłaby już wtedy, w 20 roku, a nie dopiero w 39, ofiarą totalitarnej ekspansji. Ale wielka szkoda, że nie zapamiętaliśmy jednak tamtej lekcji, bo może lepiej bylibyśmy przygotowani do następnej konfrontacji właśnie w roku 1939. Może potrafilibyśmy z niej wyciągnąć wnioski z tej pierwszej lekcji epismentu. Nie zapamiętaliśmy jej jednak i przyszło nam doświadczyć raz jeszcze polityki epismentu, kiedy już nie mogliśmy się obronić, bo spotkaliśmy się z agresją z dwóch stron, z niemieckiej i rosyjskiej, sowieckiej. I widzieliśmy, jak episment działa znów cynicznie, kiedy przykładem tego było choćby to, co działo się ze świadomością zbrodni katyńskiej w kręgach aliantów zachodnich w 1943, 4, 5, 6 roku, kiedy nie wolno było o tym napisać nikomu w Londynie, w Waszyngtonie, kiedy udawano, że przecież dobry wujek Joe na pewno nie mógł tego zrobić, prawda? Że przecież nie wolno o tym głośno mówić. Chociaż doskonale wiedziano w Londynie i Waszyngtonie, kto stoi za tą potworną zbrodnią i na czym polega w istocie system tego wspaniałego sojusznika, z którym wygrywamy wspólnie wojnę przeciwko Hitlerowi. I to właśnie to cyniczne zakłamanie będące podsumowaniem, symbolicznym wyrazem epismentu wtedy, w czasie II wojny światowej,
prowadziło prosto do kolejnych decyzji, tych, które zapadną w Jałcie. I znów utrwali się wskutek stabilności tego systemu epismentu ustanowionego w Jałcie. Dla nas, można powiedzieć, bardzo niekorzystny stan, w którym wyobraźni kolejnych już pokoleń, nie tylko polityków zachodnioeuropejskich, anglosaskich przede wszystkim, ale także opinii publicznej w tych krajach, utrwali się wizja świata, w którym na wschód od Niemiec rozciąga się naturalna strefa dominacji Moskwy. Czerwonej czy nieczerwonej, to już drugorzędne. Ważne, że tutaj porządek trzyma Moskwa. Nawiązaniem politycznym, otwartym, jeśli można tak powiedzieć, do takiej wizji świata stała się doktryna ogłoszona, znów mało kto o tym pamięta, w czasach administracji prezydenta Nixona, drugiej jego kadencji i kontynuowana w czasach dokończenia tej kadencji pod rządami Geralda Forda. Sformułował ją podsekretarz stanu w Departamencie Stanu w Waszyngtonie Helmut Sonnenfeld, zastępca Henry Kissingera. Doktryna Sonnenfelda jasno i otwarcie deklarowała, że kraje Europy Wschodniej, niezależnie od tego, jakie są ich aspiracje, jakie nadzieje na wolność, muszą pozostać pod kontrolą Moskwy, bo tego wymaga porządek światowy, ład i podział odpowiedzialności za ten ład między Waszyngtonem a Moskwą. Moskwa zajmuje się Europą Wschodnią, a my zajmujemy się innymi kawałkami świata. To, że tego rodzaju wizje utrwalały się w świadomości, nie tylko w doktrynie, ale co ważniejsze w świadomości ludzi, którzy wtedy byli 20-30-latkami, dzisiaj są profesorami Uniwersytetu w Chicago, czy politykami brytyjskimi, amerykańskimi, jest pewnego rodzaju negatywnym dziedzictwem polityki epismentu, z którym musimy się liczyć i które musimy próbować przezwyciężyć. Jak to dziedzictwo oddziaływało na nasz obszar? Przypomnijmy sobie stanowcze rady, nazwijmy to najdelikatniej, ambasadora Stanów Zjednoczonych w lipcu 1989 roku udzielane posłom Solidarności Obywatelskiego Komitetu Politycznego do Sejmu Kontraktowego, by gremialnie wszyscy stanowczo jak jeden mąż poparli kandydaturę Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. To była jasna, no nie chcę powiedzieć decyzja ambasadora amerykańskiego, ale to doradztwo ambasadora amerykańskiego odegrało bardzo dużą rolę wtedy przy zwycięstwie w głosowaniu parlamentarnym Wojciecha Jaruzelskiego w roli nowego prezydenta, prezydenta PRL. Później, dokładnie dwa lata później, miał miejsce inny akt symboliczny epismentu. Pamiętany lepiej na Ukrainie, w Polsce może zapomniany. To było przemówienie prezydenta George'a Busha, seniora, który pofatygował się specjalnie na Ukrainę po raz pierwszy, amerykański prezydent wylądował w Kijowie, by przemówić do tłumu ogłaszających właśnie w referendum wolę niepodległości Ukraińców, że niepodległość jest błędem, że źle wybrali, że powinni zrezygnować z niepodległości, bo to niebezpieczne. Tak zwana Chicken Kiev speech George'a Busha z lipca 1991 roku niewątpliwie przechodzi do historii epismentu jako jeden z jej szczególnie jaskrawych rozdziałów. Nie udało się prezydentowi Bushowi zahamować woli ukraińskiej wtedy, woli oderwania się jednak od Związku Sowieckiego, woli niepodległości. Ale ten stan świadomości, który wtedy wyrażał prezydent Bush, który wtedy wyrażała polityka Departamentu Stanu, wciąż jest zjawiskiem, z którym musimy się liczyć. Co go ogranicza na koniec, może zastanówmy się. Co może być dla nas symbolem nadziei, kiedy na przykład mamy jeszcze znacznie świeższe przykłady tego rodzaju nastawienia, jak choćby decyzję prezydenta Obamy ogłoszoną dokładnie 17 września, nie wskutek pomyłki, tylko jak najbardziej świadomie. 17 września roku 2011 o rezygnacji z budowy tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej, w Polsce i Czechach. Otóż co możemy zrobić wobec tego? Na co możemy liczyć? Możemy liczyć tylko na siebie. Tak, zostaje nam, jak mówił Zbigniew Herbert, tak jak Ukraińcom dzisiaj, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami.
Tego powinniśmy się trzymać. Jesteśmy sami, ale takich, którzy są pozostawieni sami w Europie Wschodniej, jest więcej. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się rozumieć naszą sytuację wzajemną i próbować, przezwyciężając realne sprzeczności interesów, jakie w różnym zakresie mogą między nami, Polakami a Czechami, Polakami a Ukraińcami, Węgrami a Ukraińcami, Polakami a Węgrami nawet obecnie niestety, jak to wynika z polityki premiera Orbana. Niezależnie od tych różnic musimy się nauczyć porozumiewać między sobą, jako kraje, które tyle razy padały ofiarą polityki appeasementu. Taką politykę próbował, to znaczy politykę przeciwstawiania się appeasementowi przez porozumienie w kręgu Europy Środkowo-Wschodniej, próbował realizować, jak Państwo doskonale wiecie, prezydent Lech Kaczyński. Rząd Donalda Tuska zrobił bardzo wiele, wszystko, żeby zniszczyć, zniweczyć tę politykę i właściwie mu się to udało. Dziś zbieramy tego gorzkie owoce. Ale przecież myślę, że sytuacja jednak poprawia się. To nie jest tylko tani optymizm na koniec przykrego, pesymistycznego wykładu. Co jest podstawą do tego optymizmu? To, że przez 23 lata, istnieje na wschód od nas państwo o nazwie Ukraina, do którego istnienia przyzwyczaili się jego mieszkańcy, w dużej części, w większości, i do którego miejsca na mapie europejskiej przyzwyczaiło się już co najmniej jedno pokolenie obywateli nie tylko ukraińskich, ale także obywateli niektórych krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Dziś ten argument, którego używał choćby George Kennan w latach 50., słynny amerykański ambasador w Moskwie, mówiąc, że Ukraina jest wobec Rosji tym samym, czym Pensylwania wobec Stanów Zjednoczonych, no po prostu kawałkiem, osobnym stanem Rosji, jest znacznie trudniejszy do użycia. Tak jak znacznie trudniejszy do użycia jest argument, że Polska jest częścią rosyjskiej strefy wpływów i niczym więcej. To, że istniejemy jako kraj choćby formalnie i zewnętrznie niepodległy na mapie Europy w ciągu ostatnich 25 lat, podobnie jak że istnieją na wschód od nas kraje, które także uzyskały swoją suwerenność, odzyskały ją po 1991 roku, po rozpadzie Związku Sowieckiego, to wszystko samą siłą faktu wpływa na stopniową, ograniczoną, ale jednak zachodzącą zmianę w postrzeganiu tego regionu w świadomości nie tylko elit, ale opinii publicznej krajów Europy Zachodniej. I stąd jeśli porównujemy sytuację z roku 1919 i 20 i z roku 2014, widzimy, że jednak nie są one w 100% paralelne. Bo są głosy nawołujące do odnowienia polityki appeasementu, bardzo poważne, bardzo potężne, nie wolno ich lekceważyć. Trzeba przypominać historię appeasementu, żeby ten w cudzysłowie moralny czy kulturalny jego aspekt i ten pragmatyczny aspekt w dzisiejszej rzeczywistości docenić, rozumieć jego wagę i próbować przeciwdziałać mu. Ale musimy także zauważyć, że przecież jakieś marne sankcje, ale są wprowadzane przeciwko Rosji, że polityka agresji, którą prowadzi Władimir Putin, nie jest we wszystkich kątach, nazwijmy to tak, czy nawet w przeważającej części kątów czy stron opinii publicznej Londynu czy Waszyngtonu, traktowana z jednakową pobłażliwością i lekceważeniem i z gotowością do składania w ofierze tej polityce całej Europy Wschodniej. Myślę, że nastąpiła pod tym względem pewna niewielka, ograniczona poprawa. Testem jednakże tego, jak daleko ta poprawa doszła, zaszła, będzie odpowiedź na pytanie, czy szantaż, alternatywy, appeasement albo wojna, alternatywy, do której coraz wyraźniej, coraz ostrzej, coraz brutalniej Władimir Putin próbuje się odwoływać, czy ten test, czy ten szantaż będzie skuteczny raz jeszcze, czy też zdołamy przekonać siebie najpierw samych, że warto bronić swej niepodległości, bronić nie z motyką na księżyc, czy raczej z motyką na rakiety Putina, ale bronić mądrą polityką przed wojną, zapobiegającą wojnie,
polityką krępowania ruchów agresora sankcjami, organizowaniem współpracy w gronie potencjalnych ofiar i przede wszystkim przekonywaniem nas samych, współobywateli, że warto mieszkać we własnym domu, a nie w przedpokoju obcego imperium. Bardzo Państwu dziękuję. Stanisław Koziński, inżynier. Ja wysłuchałem lekcji historii. Wysłuchałem lekcji historii i mam takie pytanie, dlaczego historia nie uwzględnia pracy wywiadów? Nigdzie w wykładach historii tego się nie słyszy, a przecież w Rosji są dwa najpotężniejsze wywiady świata, GRU i RSFB, które, no dopiero za nim jest CIA. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, jaka jest opinia pana profesora na temat historii przedstawionej przez, pisanej przez Suworowa, Wiktora Suworowa. Dziękuję. Andrzej Kowalewicz. Chciałem pana zapytać, dlaczego ten plac, który jest tu 200 metrów od nas, nazywa się placem Wilsona? To jest jedno pytanie. Drugie, czytałem pana bardzo dobry artykuł w Rzeczpospolitej ostatniej, z ostatniej niedzieli o Mieńszykowie. On wyjaśnia, dlaczego Putin interesuje się Ukrainą. Wszystko wyjaśnia. Ukraina jest częścią Rosji. Tak mówił Mieńszykow. Za to go rozstrzelali bolszewicy w roku 1918. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na te różne bardzo pytania postaram się najkrócej odpowiedzieć. Zacznę od końca. Mieńszykow został rozstrzelany. To był główny ideolog skrajnego skrzydła nacjonalizmu rosyjskiego na początku XX wieku. Bardzo inteligentny człowiek, publicysta, krytyk literacki także. Został rozstrzelany nie za teksty o Ukrainie, tylko za swoje teksty o Żydach. To był powód jego rozstrzelania i to nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast czy Mieńszykow uważał, że Ukraina to Rosja? Nie, Mieńszykow chciał, żeby Ukraina to była Rosja i widział, jak Ukraina wymyka się z rosyjskich rąk i próbował to zredukować do wyłącznie, można powiedzieć, antyrosyjskiej gry, którą wcześniej prowadziła Rzeczpospolita, państwo Jagiellonów, tak to opisywał, a po Jagiellonach tę kartę ukraińską próbuje rozgrywać państwo habsburskie Austria. Widział jednakże, że coraz więcej elit inteligenckich Ukrainy, a one już się rodziły wyraźnie na początku XX wieku, wybiera orientację niepodległościową. Widział to, po prostu widział, ubolewał nad tym, chciał to zniszczyć. Bo tak było w interesie Rosji imperialnej, którą reprezentował, to na pewno. Natomiast jeśli idzie o plac Wilsona, to myślę, że trzeba by o to pytać włodarzy miasta Warszawy, ale zupełnie serio mówiąc, prezydent Wilson ma pewną realną zasługę z punktu widzenia polskiej niepodległości. Otóż prezydent Wilson jako pierwszy w trakcie I wojny światowej z zachodnich mocarstw postawił jako warunek ustanowienia sprawiedliwego pokoju po wojnie odbudowanie niepodległej Polski. Rzadziej pamiętamy, że w tym samym orędziu 14 punktów, w punkcie 6 dotyczącym Rosji, prezydent Wilson mówił, że Rosja nie może być uszczuplona terytorialnie, a zatem Polska może istnieć tylko w granicach kongresówki, do Bugu i z dostępem do morza pośrednim nawet, nie zakładał koniecznie przywrócenia Pomorza Polsce. Więc no, z jednej strony postawił warunek polskiej niepodległości, z drugiej strony wyobrażał sobie Polskę w granicach Królestwa Kongresowego, 150-180 tysięcy kilometrów kwadratowych, może Warszawa, Kraków, prawda, Łódź, Lublin, to wszystko, bez Poznania, bez Gdańska, nie mówiąc o Lwowie i Wilnie. Tak to chyba wygląda. Natomiast jeśli idzie o pytania wcześniejsze, to czy praca wywiadów jest lekceważona w opracowaniach historycznych? Myślę, że nie, no to zależy, o jakich opracowaniach mówimy. W tym zagadnieniu, które ja dzisiaj opisywałem, powiedziałbym tak, że z jednej strony możemy mówić o braku potrzeby zajmowania się wywiadami, ponieważ to, co
prezentowała wtedy strona brytyjska, premier David Lloyd George, świadczyło o całkowitym braku zrozumienia rzeczywistości sowieckiej, rosyjskiej, wschodnioeuropejskiej, kompletnej nieświadomości, ale nieświadomości nie wynikającej z braku dostępu do źródeł, z tego, że Wielka Brytania nie miała oczu i uszu na tym terenie, tylko z tego, co bardzo często jest zmorą wywiadów, a mianowicie, że wywiady realizują zamówienie polityków. Mówią to, co chcą usłyszeć ich zwierzchnicy. I to powoduje, że no, agenci, że tak powiem, którzy realnie postrzegają rzeczywistość na dole, donosząc to do wyższych szczebli wywiadowczych, czują się bezradni, bo ostatecznie na biurku premiera ląduje raport, jakiego premier oczekuje. Nie ten, jaki wynika z rzeczywistości. No tak, ale później idzie w świat ten przekaz finalnie i on kreuje tą opinię publiczną, prawda? Nie, nie, no w tym przypadku poszedł tego rodzaju przekaz doradcy premiera brytyjskiego. W Rosji jest pełno zboża, czeka na eksport, trzeba je wyeksportować. Nie było tam oczywiście ani źdźbła prawdy w tym stwierdzeniu, ale to poszło w świat rzeczywiście wtedy w roku 20, bo tego chciał premier, nie wynikało to z rzeczywistości. Natomiast oczywiście nie zawsze tak jest. Czasem wywiad działa skutecznie i roztropny polityk potrafi to wykorzystać. To jest akurat przykład, jaki dałem, którego dotyczył dzisiejszy wykład, pokazuje na nieznaczną akurat rolę wywiadu. Natomiast w przypadku Rosji, no, rola wywiadu jest ogromna, zwłaszcza w przypadku Rosji współczesnej. A to z tego powodu, że w Rosji nie politycy rządzą wywiadem, tylko wywiad rządzi Rosją, prawda? Nie ma tam innych polityków, jak tylko członkowie tych struktur, które pan wymienił. KGB, które przekształciło się w FSB i GRU, które przekształciło się w SWR. Członkowie tych czterech służb, czyli funkcjonariusze, oficerowie tych czterech służb, stanowią obecnie około 70% tysiąca najważniejszych urzędników Federacji Rosyjskiej. Drugiego takiego kraju na świecie nie ma, żeby tak w tak wysokim stopniu był rządzony przez ludzi wyszkolonych w ramach swojej pracy w służbach. Nie agentów, tylko oficerów, ludzi zawodowo zajmujących się zbieraniem informacji, manipulowaniem przeciwnikiem i eliminowaniem przeciwników, fizycznym eliminowaniem przeciwników. Więc pod tym względem oczywiście aspekt wywiadu dla współczesnej Rosji jest bardzo ważny. Proszę, jakie było... Suworow, co myślę o Suworowie? Sądzę, że poruszył on bardzo ważny temat, chociaż nie miał pełnego dostępu do źródeł, no rzecz jasna nikt go nie ma w tej chwili w Rosji, poza ludźmi służb. To znaczy poruszył temat współodpowiedzialności Stalina za wybuch wojny z Niemcami, przygotowań Stalina do tej wojny, wojny ofensywnej w 1941 roku i w ślad za tym poszło dużo znacznie bardziej wartościowych od Suworowa publikacji, lepiej uargumentowanych, potwierdzających jego tezę. Jego, że tak powiem, zasługa polega na tym, że pierwszy utorował jakby no, świadomość tej akurat historii. Natomiast bardzo często jego wypowiedzi współczesne traktuje już jako taką chęć zaistnienia na scenie publicystycznej. No na przykład kiedy czytam w prasie polskiej, która chętnie lubi tego rodzaju oświadczenia, deklaracje, że Rosja przestanie istnieć za kilka lat, że się rozpadnie, to nie traktuje ich poważnie. Myślę, że to jest już taka no, chęć podtrzymania swojego medialnego istnienia. Także no, tak dwoiście powiedziałbym, oceniam tę postać i jej argumenty. Bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.